Suma dnia, Michał Trześniewski, witam Państwa. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki profesora Przemysława Czarnka. Posłowie większości partii opozycyjnych przekonywali, że Przemysław Czarnek forsuje w szkołach i na uniwersytetach przekaz, który jest homofobiczny i który promuje patriarchat. Naszą stolicą jest Ciemnogród, nie Warszawa. Znakiem wstecznictwo, nie postęp, a językiem mizoginizm, nie solidarność ze słabszymi. W tym ostatnim specjalizuje się właśnie pan minister, ukarany przez poselską komisję etyki za twierdzenie, że ludzie LGBT nie są ludźmi normalnymi, a prawa człowieka to idiotyzm. Jestem tu w imieniu młodych, którzy chcą uczyć się, ale chcą uczyć się o tym, co naprawdę ważne dla ich przyszłości. Jak walczyć z katastrofą klimatyczną, jak poradzić sobie w pierwszej pracy, jak dbać o zdrowie i budować zdrowe relacje z innymi. Zamiast tego Przemysław Czarnek chce zafundować im jeszcze więcej historii, jeszcze więcej żołnierzy wyklętych, a na dokładkę przymusową religię. Mówię w obronie rodziców, którzy kiedyś ufali publicznej szkole, a dziś, gdyby tylko mogli, gdyby tylko było ich na to stać, zabraliby z niej swoje dzieci. Naukowcy polscy upokarzani są przez was obowiązkiem pisania wniosków o granty do państwa polskiego w obcym języku. Czy za zaborców tak było? Za okupacji? Zmieńcie ten obłęd, który wprowadził minister waszego rządu Jarosław Gowin. Minister Przemysław Czarnek i premier Mateusz Morawiecki zapowiedzieli, że będą bronili tradycyjnych polskich wartości. Krytykujecie ustawę, która ma chronić prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. To rodzice będą wyrażać zgodę na organizację pozarządową. Tak, panie pośle Grupiński, to w Poznaniu jest ten problem. To wy tam w Poznaniu chcecie seksualizować te dzieci, puszczać organizacje, które je demoralizują. A my jako państwo mamy konstytucyjny obowiązek chronić dzieci przed demoralizacją. Niech pan poczyta konstytucję. I w Poznaniu też wam na to nie pozwolimy. Bo dzieci z Poznania też zasługują na to, żeby je chronić przed waszą demoralizacją. To rodzice będą wyrażać zgodę na wejście organizacji pozarządowej, a kurator będzie musiał otrzymać wcześniej treść, jaka będzie przekazywana w szkole po to, żeby ustrzec wszystkich przed demoralizacją. Przecież wiecie, że Rada Rodziców to jest tylko kilkanaście osób, może kilkadziesiąt. W szkole, w której są tysiące dzieci, nie wszyscy rodzice wiedzą, jakie organizacje wchodzą. Kurator musi was spilnować, bo wy właśnie w Poznaniu robicie rzeczy skandaliczne i na to wam nie pozwolimy. Ostatnia rzecz, która was uderzyła i to bardzo to wybrzmiało z ust pani poseł Dziemianowicz-Bąk. Nauka historii. Państwo doprowadziliście przez lata swoich rządów, państwo z lewicy, państwo z Platformy Obywatelskiej, do tego, że polska młodzież jest kompletnie nieświadoma swojej historii drugiej połowy XX wieku, a przez to jest bardzo podatna na manipulacje. To, co wprowadzamy Polskim Ładem, co komunikował pan prezes Jarosław Kaczyński, historia najnowsza, z podziałem na powszechna i Polska. To, co będziemy robić dzięki temu funduszowi, który nazwaliście funduszem Czarnka i odrzucaliście. Czyli będziemy dofinansowywać do 100% wycieczki do muzeów narodowych, do miejsc pamięci narodowych, do miejsc związanych z kulturą ludową, co się wam powinno podobać, do Parku Pamięci w Toruniu, do Muzeum Ulmów, do Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Powstania Warszawskiego. Wszystko po to, żeby dzieci i młodzież były świadome swojej historii. Będziemy ich uczyć, wiecie czego? Że Polacy, setki tysięcy, miliony Polaków ratowało swoich żydowskich braci z okupacji niemieckiej, że ratowało im życie, narażając swoje życie i ginąc za nich. Nie chcieliście ich uczyć tego, bo to nie w smak wam. My ich chcemy tego uczyć, żeby byli dumni z tego, że są młodymi Polakami i żeby byli świadomi również tego, co mają robić w przyszłości. I to wam nie pasuje. Chcemy ich uczyć, proszę państwa, w szkole, no właśnie, męstwa, umiarkowania, roztropności, mądrości. Wiecie, co to jest? To są cnoty. To są cnoty, które wyście wyśmiali w ostatnich tygodniach. Ale nie ma nic dziwnego. Wy macie zupełnie inny model edukacyjny. Wy uczycie dzieci czegoś takiego. To jest wstyd. Kilkunastoletnia dziewczynka naszucha przed ministerstwem z wulgarnym napisem, do którego wy ją zachęcacie. I ten wasz strajk niektórych kobiet. Będziemy bronić prawa naszych dzieci do normalnej szkoły. Będziemy bronić prawa naszej młodzieży
do nauki bez lewackiej indoktrynacji. Szkoła, jaką wy chcecie zaprowadzić, to szkoła pełna różnego rodzaju indoktrynacji. Dlatego zasady, które wdrażamy, pozostawiają w rękach rodziców i owszem, również pod nadzorem kuratora. Fakt to, kto może wejść do tej szkoły, kto może dzieci próbować ideologizować, indoktrynować. Nie dopuścimy do tego. Szkoła musi być miejscem nie tylko pozyskiwania wiedzy, zdobywania umiejętności, ale tak jak nasz wybitny pedagog, ksiądz Stanisław Konarski powiedział, także miejscem uszlachetniania serc, uszlachetniania dusz. Tak, to dla was są pewnie bardzo dziwne sformułowania, ale takiej chcemy polskiej szkoły, która uczy i która wychowuje. Uczy współczesnych, potrzebnych dzisiaj umiejętności i wychowuje do patriotyzmu. Senat zagłosował za wyborem profesora Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego kandydaturę zgłoszoną przez PSL poparły w Sejmie ugrupowania opozycyjne, a także Prawo i Sprawiedliwość. Podkreślam, że od początku mojej aktywności naukowej prezentowałem i nadal popieram pogląd o prymacie naszej Konstytucji nad wszelkimi umowami międzynarodowymi. Jednakże nawet twardzi wyznawcy takiego stanowiska nie są upoważnieni do poszukiwania pomiędzy polską ustawą zasadniczą a traktatami międzynarodowymi pozornych sprzeczności, których skutki usuwania mogą zagrozić stabilności systemu ochrony praw człowieka. Apeluję, aby poszczególne władze publiczne poszukiwały rozwiązań bieżących problemów prawnych i politycznych w duchu kompromisu i w poczuciu odpowiedzialności za długofalowe efekty swoich działań. Po głosowaniu. Czy według pana to jest zamach na wolne media? Ja ustosunkowałem się do tej kwestii podczas odpowiedzi na jedno z pytań. Uważam, że ta ustawa, ten projekt powinien zostać poprawiony. Komisja Europejska chce ukarać finansowo Polskę za niedostosowanie się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przypomnijmy, TSUE tydzień temu nakazał Polsce natychmiastowe zawieszenie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a następnego dnia orzekł o jej niezgodności z prawem Unii. Rząd przekonuje, że nie zastosuje się do decyzji TSUE, bo są bezprawne, ponieważ nie ma on kompetencji do orzekania o sprawach dotyczących sądownictwa państw członkowskich. Komisja Europejska zdecydowała się dziś upoważnić komisarza Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości Didiera Reindersa do użycia środków mających skłonić Rzeczpospolitą Polską do zastosowania się do decyzji i wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wysłaliśmy list w tej sprawie. Poprosiliśmy Polskę o potwierdzenie, że w pełni zastosuje się do decyzji z 14 lipca w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Polska powinna nas poinformować na temat przewidzianych środków w tej sprawie do 16 sierpnia. W przypadku niespełnienia tej prośby, komisja zwróci się do TSUE o nałożenie kary finansowej na Polskę. Jeśli Polska nie potwierdzi, że podejmie wszelkie konieczne kroki potrzebne do pełnego wykonania wyroku z 15 lipca dotyczącego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, komisja rozpocznie procedurę naruszeniową. Oznacza to, że również w tym przypadku poprosimy o zastosowanie sankcji finansowych, jeśli Polska nie naprawi sytuacji do 16 sierpnia. Opozycja grzmi, że niewykonanie decyzji unijnego Trybunału spowoduje nałożenie na Polskę wielomilionowych kar finansowych, a w dalszej konsekwencji doprowadzi do polexitu. Pani marszałek Witek kilka dni temu stwierdziła, tu jest Polska, nie Unia, wstyd i zażenowanie. Takie słowa pasują do przewodniczącego rosyjskiej Dumy, a nie do marszałek polskiego Sejmu. Za rozrywanie więzi między Polską a Unią na Kremlu już pewnie dla pani
szlifują medale za maską patriotyzmu. Chowacie prorosyjską twarz. Wysoka Izbo, PiS podłożył bombę pod przyszłość Polski. I ten zegar cały czas tyka. Niewykonanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości będzie nas wszystkich bardzo słono kosztowało. Jeśli PiS nie zapłaci kary, to te pieniądze zostaną potrącone z funduszy, które się nam, Polkom i Polakom należą. Po karach będą cięcia z mechanizmu praworządności. Potem polecam. Dziękuję pani poseł. Dziękuję pani poseł. Pani poseł, dziękuję bardzo, ale chciałam pani tylko na jedno zwrócić uwagę, pani poseł. Mecenas Lech Obara przekonuje, że Komisja Europejska stosuje podwójne standardy, ponieważ inne państwa członkowskie nieraz nie wykonywały orzeczeń TSUE i nie spotkały ich z tego tytułu żadne konsekwencje. Szokujące jest fakt, iż Komisja Europejska, pani Vera Jourova, wiceprzewodnicząca, stosuje absolutnie podwójne standardy. W Niemczech mamy analogiczną sytuację. Tam Trybunał Konstytucyjny, Federalny Trybunał Konstytucyjny niemiecki, wręcz wezwał niemiecki rząd do niewykonywania wyroku TSUE w sprawie polityki pieniężnej, najkrócej rzecz biorąc. Mija rok i trwają rozmowy, które trwają i nie wiadomo, kiedy się zakończą. Natomiast w podobnej sprawie, gdy zapadł u nas wyrok Trybunału Konstytucyjnego Polskiego, gdy pojawił się wyrok TSUE, w który to żąda Komisja Europejska jego wykonywania, mamy błyskawiczną, szokującą decyzję. Otóż Vera Jourova wyznacza nam termin do 16 sierpnia, by faktycznie przestała działać Izba Dyscyplinarna. I już wręcz grozi zastosowanie środków, kar finansowych za niewykonanie w tymże terminie. A więc są to absolutnie podwójne standardy w sytuacji, gdy każde państwo, czy Niemcy, czy Polska, są to państwa, które powinny być jednakowo traktowane. Premier Viktor Orbán poinformował, że na Węgrzech zostanie przeprowadzone referendum w sprawie ustawy rzekomo wymierzonej w społeczność LGBT. Szef Fideszu odpowiada w ten sposób na zarzuty ze strony Komisji Europejskiej, która twierdzi, że Węgry dyskryminują mniejszości seksualne. Stawką jest przyszłość naszych dzieci, więc nie możemy ustąpić w tej sprawie. Kiedy presja na nasz kraj jest tak silna, tylko wspólna wola całego społeczeństwa może ochronić Węgry. Dlatego rząd zdecydował o przeprowadzeniu referendum, w którym zadamy 5 pytań. W ostatnich tygodniach Bruksela wyraźnie zaatakowała Węgry w związku z ustawą o ochronie dzieci. Węgierskie przepisy nie zezwalają na propagandę seksualną w przedszkolach, szkołach, w telewizji i w reklamach. A Bruksela prosi o zmiany w prawie oświatowym i zasadach ochrony dzieci. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nazwała węgierską ustawę zakazującą promowania treści LGBT w szkołach haniebną i sprzeczną z ideami leżącymi u podstaw Unii Europejskiej. Stwierdziła również, że Unia Europejska użyje wszelkich dostępnych środków, by Węgry zrezygnowały z tych przepisów. Tymczasem Viktor Orbán zarzuca unijnym urzędnikom, że ingerując w ustawę na temat węgierskiego szkolnictwa, nadużywają władzy. I dlatego rząd zapyta obywateli m.in. o to, czy zgadzają się na prowadzenie w szkołach warsztatów na temat orientacji seksualnej i czy kwestie związane ze zmianą płci powinny być przedmiotem rozmów z dziećmi. Najbogatszy człowiek na świecie, Jeff Bezos, poleciał wczoraj w kosmos i po 10 minutach wrócił. Ta wyprawa to początek turystycznych wycieczek w kosmos, które na dobre rozpoczną się w 2022 roku. Ta wyprawa to także element kosmicznego wyścigu miliarderów Jeffa Bezosa, Richarda Bransona i Elona Muska oraz ich firm, które wytyczają szlaki turystyki kosmicznej. Biznesmeni najpierw zaś sami testują pozaziemskie loty. Mówił o tym dr Piotr Witek w programie Wolne Głosy Zagranica. To był taki krótki wypad w kosmos, ponad granicę, która jest uznawana przez Międzynarodową Organizację Lotniczą jako granica kosmosu, ponad tak zwaną linię Karmana, 100 km nad poziomem morza.
To nie oznacza, że to był jedyny i pierwszy lot prywatnych astronautów w kosmos, bo warto przypomnieć, że kosmonauci wysłani przez kosmonauci płacący sami za swój lot byli już na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na początku tego stulecia, kiedy rosyjska agencja Roskosmos zawierała kilka takich osób na pokład stacji kosmicznej. No właśnie, pierwszy taki turysta astronauta poleciał w kosmos w roku 2001 i od tamtego czasu było ich kilku, ale teraz to nabiera tempa. Teraz mamy, zdaje się, do czynienia z taką prawdziwą turystyką kosmiczną i mamy tu pewnego rodzaju rywalizację, ponieważ tydzień temu inny miliarder, czyli Richard Branson, także poleciał w kosmos i był to lot zorganizowany przez jego firmę Virgin Galactic. Branson poleciał w kosmos, ponieważ chciał sprawdzić jakość swoich usług, które będzie za rok oferował prywatnym klientom, czyli właśnie lotów w kosmos. Czy ten lot Bezosa, ten wczorajszy lot, jest inny od tego Bransona? Czy to była różnica jakościowa? Nie powiedziałbym, żeby to była taka naprawdę jakościowa różnica. Natomiast jest to, warto to podkreślić, drugi w historii lot człowieka, który założył firmę, przedsiębiorstwo turystyki kosmicznej swoim własnym statkiem. Branson wyprzedził Bezosa o kilka dni. Jego lot również był lotem suborbitalnym, to znaczy nie osiągnął on orbity okołoziemskiej, a jedynie wzniósł się na bardzo dużą wysokość. Poniżej linii Karmana jednak warunki panujące na wysokości 86 km, gdzie dotarł statek VSS Unity, są bardzo podobne. I wrażenia przyniesione, których doświadczyli astronauci, czy też uczestnicy tego lotu, mówiąc szerzej i pewniej, są bardzo zbliżone, wliczając to doświadczenie stanu nieważkości. Bo do stanu nieważkości wcale nie trzeba lecieć na orbitę okołoziemską. To jest to samo wrażenie, które doznajemy w spadku swobodnym. Czyli na przykład w samolocie, który zaczyna bardzo ostro pikować w dół, w samochodzie przejeżdżającym przez bardzo duże wzniesienie, albo w windzie, która nagle gwałtownie ruszy w dół. Mamy w zasadzie takie trzy firmy prywatne, które rywalizują na gruncie turystyki kosmicznej. To jest Blue Origin Jeffa Bezosa, to jest Virgin Galactic Richarda Bransona, o których właśnie przed chwilą trochę powiedzieliśmy. Natomiast jest jeszcze jedna firma, SpaceX, firma prywatna najbardziej zaawansowana, jeżeli chodzi o te podboje kosmiczne. I ta firma także będzie oferowała turystykę właśnie kosmiczną. Czy to będą już takie inne wyprawy, bardziej można powiedzieć takie profesjonalne, w tym sensie, że dłuższe i oferujące więcej atrakcji? Tutaj niewątpliwie jest jakościowa różnica. Firma SpaceX, która co ciekawe rozpoczęła swoją działalność 2 lata później niż Blue Origin Jeffa Bezosa. Firma SpaceX jest zdecydowanie bardziej zaawansowana w swojej konstrukcji rakiet i w tym, co oferuje. Jej rakiety już regularnie odbywają loty orbitalne. Osiągają taką prędkość, że nie spadają na Ziemię, a wchodzą na orbitę okołoziemską i dostarczają załogi do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. We wrześniu tego roku planowany jest pierwszy turystyczny lot SpaceX. Załoga Inspiration 4 ma okrążać Ziemię przez 3-4 dni, jeżeli dobrze pamiętam, na pokładzie statku Crew Dragon. No i tam ten stan nieważkości będzie doświadczała właśnie przez taki czas, a nie przez 3-4 minuty, jak w przypadku lotów suborbitalnych. Jest to oczywiście wielokrotnie droższe przedsięwzięcie, o tym też należy pamiętać. To wszystko w sumie dnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro. Dobranoc. Thank you.